Pamiętacie Natalię Janoszek? Jestem pewien, że ją pamiętacie. Cała Polska żyła aferą związaną z celebrytką, która została zdemaskowana przez Krzysztofa Stanowskiego. Przypomnijmy, że dziennikarz z kanału sportowego po raz pierwszy 23 maja 2023 roku wziął na tapetę Natalię Janoszek. W nagraniu trwającym 45 minut opisał, jak aktorka, która wystąpiła w programach Twoja twarz brzmi znajomo oraz Taniec z gwiazdami, zmyśliła całą swoją karierę. O co dokładnie chodziło? Natalia Janoszek w udzielanych wywiadach wielokrotnie podkreślała, że jest znaną aktorką Bollywood, która zrobiła tam oszałamiającą karierę. Krzysztof Stanowski trafnie zauważył, że wydało mu się to podejrzane, że taka gwiazda jak Natalia Janoszek ciągle siedzi w Polsce, a nie realizuje kolejne projekty w Indiach. Dziennikarz postanowił przeprowadzić autorskie śledztwo, z którego jasno wynikało, że celebrytka kłamała na temat swojej wyjątkowej kariery w Indiach i nikt tego nie sprawdził. Media bezkrytycznie przyjmowały wszystko to, co mówiła Natalia i wciąż publikowały artykuły dotyczące jej rzekomej kariery. Krzysztof Stanowski postanowił opowiedzieć, jak w rzeczywistości było z niektórymi jej osiągnięciami. Dziennikarz ujawnił, że aktorka nie zdobyła prestiżowej nagrody IIFA, ale GIFFA. Stanowski porównał festiwal do rozdania dyplomów w Domu Kultury w Płońsku. Natomiast festiwal IFA, gdyby był festiwalem filmowym w Polsce, byłby rozdaniem dyplomów w Domu Kultury w Płońsku. Zresztą, co ja się będę produkował, sami zobaczcie. Publicysta wziął też pod lupę dorobek artystyczny artystki. Gwiazda wzięła udział w filmie Chicken Curry Lao, który nie jest żadnym hitem w Indiach. Wystąpiła także w kilku niszowych filmach, w których zagrała epizodyczne role. O jej rzekomej popularności świadczy także fakt, że nie jest ujęta w żadnym prestiżowym rankingu baz indyjskich filmów. Stanowski dowiedział się również, że 80% followersów na profilu na Instagramie gwiazdy to fejki z Indii. Więc w jego ocenie Natalia Janoszek jest tak wielką gwiazdą w Bollywood jak zespół Bayer Full w Chinach. Dziennikarz nazwał też ją patologiczną kłamczuchą. A wy możecie zasubskrybować kanał, bo brakuje mi tylko 20 subskrypcji do spełnionego celu, więc proszę o to jedno kliknięcie i już nie przeszkadzam. Warto zauważyć, że ośmieszający aktorkę film stał się jednym z hitów internetu i otworzył dyskusję w Polsce na temat wiarygodności mediów w naszym kraju. Na nagranie Krzysztofa Stanowskiego szybko zareagowała Natalia Janoszek, która oskarżyła dziennikarza o kłamstwo i złożyła pozew do sądu. W opublikowanym oświadczeniu gwiazda stwierdziła, że Krzysztof Stanowski wykazał się nierzetelnością i mijał się z prawdą w sposób tendencyjny i wybiórczy, traktując jej wypowiedzi. Na tym jednak cała afera wcale się nie skończyła. Stanowski otrzymał pismo przedprocesowe, z którego wynikało, że nie może wypowiadać się na temat gwiazdy, a jednak on sam szybko złamał obowiązujący zakaz. Ale zanim to się stało, prowadzący Bollywoodzkie Zero udał się do Indii, gdzie sam zmyślił swoją karierę, udając, że jest znanym indyjskim aktorem, który posługuje się pseudonimem Chris Stan Khan Bollywood. Zostałem aktorem w Bollywood i to jakże ceniony. Wynajęto nam prywatnego Boeinga. Z publikowanego wtedy przez niego nagrania wynikało, że aktor wziął udział w Chicken Curry Love, indyjskiej wersji Tańca z gwiazdami, a także otrzymał prestiżową nagrodę indyjskiego lwa. Stanowski, wymyślając fikcyjną postać, chciał dostarczyć widzom rozrywki i nadal grzać temat, który bił wtedy rekordy popularności w internecie. Cała Polska czekała więc na zakończenie tej afery i ostatni obiecany przez Stanowskiego film, który miał ujawnić całą prawdę o Natalii Janoszek. 28 lipca wielką premierę na YouTube miało nagranie Bollywoodzkie Zero, Natalia Janoszek The End. Dziennikarz w trwającym ponad 2 godziny i 40 minut filmie krok po kroku analizuje całą karierę aktorki, wskazując, w których miejscach gwiazda mijała się z prawdą i dopuszczała się manipulacji. Nagranie rozpoczął od ostrej diagnozy, zgodnie z którą nazwał aktorkę mitomanką, która ma obsesję na swoim punkcie. Później pokazał tylko kilka przykładów na to, że prawie gwiazda Bollywood mijała się z prawdą lub dopuszczała się manipulacji. Stanowski ujawnił, że aktorka zmanipulowała trailer filmu The Swing Things, w którym wzięła udział. Dziennikarz ustalił, że Natalia Janoszek wycięła z trailera innych aktorów i dzięki prymitywnemu montażowi wkleiła tam samą siebie. A oficjalny trailer tego filmu wygląda tak. I think it's a Caribbean thing. Natalia Janoszek wycina z trailera innych aktorów i poprzez prymitywny montaż wkleja samą siebie. Uwagę Stanowskiego przykuła też wycieczka gwiazdy do Cannes. Szybko okazało się bowiem, że Natalia Janoszek wcale nie była jedną z gwiazd, jakby to miało sugerować publikowane przez nią filmy, a ona sama wykupiła jedynie lok widokowy nad. Poleciała w górę i w dół, po czym wysiadła z helikoptera jako gwiazda, której ekipa robiła zdjęcia. Później natomiast miała upozorować swój nocleg w hotelu.
Analiza zdjęć publikowanych na profilu Natalii Janoszek jasno wykazała też, że artystka podająca się za gwiazdę Bollywood publikuje zdjęcia, na których pozuje przy tym samym prywatnym samolocie oraz cały czas w tym samym stroju, ale do fotografii dołącza znamienne opisy, z których wynika, że podróżuje w zupełnie innych kierunkach. Dziennikarz wypomniał też samozwańczej gwieździe, że ta wielokrotnie przyznała się do swoich kłamstw, nawet w swojej biografii. W książce Za kulisami Bollywood ujawniła, że swojego czasu okłamała reżysera, nie chcąc stracić swojej życiowej szansy na zagranie w filmie. Warto w tym kontekście zacytować jej słowa. Jeśli ktoś oferuje ci niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, czy sobie poradzisz, powiedz tak, później nauczysz się, jak to się robi. Stanowski w celu zdemaskowania kariery Janoszek udał się nawet do Indii. Dziennikarz zakpił z aktorki, pytając przechodniów o to, czy ci ją znają. Żadna z napotkanych osób nie kojarzyła Natalii Janoszek, a niektórzy mylili ją z amerykańskimi gwiazdami. Na dowód na jej kłamstwo prowadzący Dziennikarskie Zero przeanalizował też kilka wywiadów gwiazdy, z których jasno wynikało, że ona sama gubi się już w swoich kłamstwach. W czasie jednej z rozmów z dziennikarzami wyznała, że nigdy nie bierze udziału w castingach do filmów, a w innych wywiadach mówiła, że uczestniczy w tego typu konkursach. I sama się skontaktowałam z kilkoma producentami, pisząc im swoje CV i też oni gdzieś tam do mnie wrócili i zaprosili mnie na casting. Nie zdarzyło mi się jeszcze wziąć udziału w castingu w Indiach. Nigdy. Szczęściara. Naprawdę, w sumie nie zdarzyło mi się nigdy wziąć udziału w castingu do filmu. Żadnym. Okazało się też nawet, że Natalia Janoszek kłamała w sprawie swoich rzekomych problemów ze zdrowiem. Swego czasu aktorka zamieściła zdjęcie, na którym leży na szpitalnym łóżku. W opisie do zdjęcia stwierdziła, że leży podpięta do wielu kabli pod stałą obserwacją lekarzy po zatorze i zawale płuc. Parametry aparatury, do której podłączona była gwiazda, jasno wskazywały jednak na to, że i tym razem celebrytka ponownie minęła się z prawdą. Film Krzysztofa Stanowskiego stał się jednym z najpopularniejszych filmów w historii polskiego YouTube'a. Nagrania obejrzały już 8,8 miliona widzów i liczba ta wciąż rośnie. Wydawać by się mogło, że filmy Stanowskiego stały się dla celebrytki prawdziwym gwoździem do trumny, a ona sama w młodym wieku już zakończyła swoją karierę. Czy tak się jednak naprawdę stało? Warto zauważyć, że gwiazda nie odniosła się do ostatniego filmu Krzysztofa, ale nadal publikuje na swoim Instagramie posty sponsorowane, z których wynika, że ma zawiązane współpracę z wieloma światowymi markami. Filmy dziennikarza z kanału sportowego przyniosły jej ogromną popularność i chociaż sprawiły, że celebrytka zapewne straciła niektóre biznesowe propozycje, wcale nie zakończyły jej medialnej kariery. Już po aferze związanej z Krzysztofem Stanowskim, Natalia Janoszek chętnie pokazywała się poza granicami naszego państwa, a zdjęciami z podróży chwaliła się na swoim Instagramie, który nieustannie jest śledzony przez 1,8 miliona fanów. Co więcej, w ostatnim miesiącu liczba followersów aktorki zwiększyła się aż o ponad 15 tysięcy. Natalia Janoszek poinformowała też fanów m.in. o tym, że prowadziła piknik świętojański w Warszawie, wzięła udział w festiwalu Maxim Carnival oraz pochwaliła się współpracą z kilkoma ekskluzywnymi markami. Film Stanowskiego nie przeszkodził jej również w otrzymaniu nagrody International Icon of Bollywood. Samozwańcza bollywoodzka gwiazda nie zrezygnowała jednak ze swojej dotychczasowej praktyki żonglowania faktami. Celebrytka swego czasu ujawniła również, że będzie prowadzić imprezę z DJ-ami w Las Vegas i nawet pokazała zdjęcie plakatu ze swoim wizerunkiem. Dochodzenie przeprowadzone przez dziennikarzy jasno pokazało jednak, że w tym przypadku gwiazda minęła się z prawdą i wzięła udział w festiwalu, ale jako hostessa. Teraz natomiast pojawiły się informacje o wielkim telewizyjnym powrocie gwiazdy. Natalia Janoszek wystąpi w nowym reality show Królowa Przetrwania. Prawie najbardziej znana aktorka z Bollywood wspólnie z innymi 12 celebrytkami sprawdzi siebie i swój charakter w dżungli. Portal Show News zdążył już zapytać Stanowskiego o to, co on myśli na temat nowej roli Natalii. Dziennikarz po raz kolejny nie gryzł się w język i jego słowa warto tutaj zostawić jako puentę tego wideo. Sądzę, że skoro nie spłonęła ze wstydu do tej pory, to dla mnie jest już królową przetrwania i powinno się jej przyznać ten tytuł z góry, bez konieczności udziału w jakimś programie TV. Każdy dzisiaj wie, kogo dokładnie i gdzie ogląda. Sytuacja jest klarowna i o to chodziło. Prawda została ujawniona. Teraz niech każdy robi z tą prawdą, co chce.